sfera publiczna jest czymś zupełnie abstrakcyjnym, do czego biznes taki prywatny, no, albo się z tego śmieje, albo nie chce z tym mieć nic wspólnego, ale potem przeprowadzane są pewne regulacje na poziomie europejskim czy międzynarodowym, które dotyczą polskich przewoźników, które dotyczą polskich rolników, które dotyczą i będą dotyczyć polskich przedsiębiorców. To oznacza, że będzie ujednolicenie podatków, czyli regulacji i my będziemy przyjmowali regulacje krajów, które są już dużo bogatsze od nas. Myślę, że tu jest wielu zwolenników niskich podatków. Nie będziemy mogli wprowadzić niższych podatków niż Unia Europejska i te wszystkie dyskusje o wolności gospodarczej staną się czysto teoretyczne, czyli korupcja, oligarchizacja, wojna i wielkie konglomeraty rolno-spożywcze. Pewnie wtedy nam zależy, nagrywałaby jakieś filmy, jakieś poradniki, jak kupić nieruchomości gdzieś tam na Ukrainie, inwestować we Lwowie i tak dalej. Więc sytuacja Ukrainy, powiedziałbym, że jednak jest ciężka. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie i tu nie ma co ściemniać. Zresztą sami widzieliśmy, że Polska bardzo pomagała Ukrainie, a skończyło się na tym, że była potem krytykowana jako proputinowski warchoł. Namzalezy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Siryk, namzależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem, dawno niewidziany na łamach kanału Nam Zależy, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, Radosław Pyffel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa i dziękuję za zaproszenie. Standardowo, jak to na początku naszych wywiadów, przypominam o aktywności pod tym filmem, subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach, opiniach, uwagach itd., itd. No i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku ekonomicznymi i biznesowymi książkami dla najmłodszych. Od razu mówię, mamy nowe części. Zapraszamy na zakupy. A my tymczasem bierzemy się za sedno naszego dzisiejszego spotkania, czyli politykę międzynarodową, to jak ona wpływa na nasze życie, jak wpływa na Polskę, siłą rzeczy jak wpływa na naszą gospodarkę i tak generalnie na wszystko to, co się wokół nas dzieje. A zaczniemy sobie, tak powiem z angielskiego, clickbaitowo. Nie możemy chyba przemilczeć akcji Gaśnica. Ja się tak zastanawiam, może nie będziemy tego analizować w szczegółach, ale na ile to rzeczywiście wpływa na wizerunek Polski? No, my bardzo przejmujemy się tym wizerunkiem Polski. Ja bym może tym się tak za bardzo nie przejmował, bo Polska ma, czy została obsadzona w roli takiego kraju trochę nieprzewidywalnego, gdzie dzieją się różne takie rzeczy godne potępienia i tak dalej, więc to tego wizerunku pewnie nie zmieni. Zresztą sami widzieliśmy, że Polska bardzo pomagała Ukrainie, a skończyło się na tym, że była potem krytykowana jako proputinowski warchoł, a na białym koniu wjechały Niemcy jako humanitarne supermocarstwo i tak jest do dzisiaj, więc my trochę tym wizerunkiem się za bardzo przejmujemy, mam wrażenie, natomiast w tym wypadku mam takie wrażenie, że ta sprawa niewiele załatwiła, tylko zaogniła trochę sytuację i tak się zastanawiam, czy nas na to stać w sytuacji, w której no jednak mamy do czynienia z wieloma napięciami na świecie, przeżywamy geopolityczną rewolucję i widzimy to w Unii Europejskiej, która się bardzo już zaczyna centralizować, federalizować. To dla polskich przedsiębiorców oznacza nowe regulacje, chociażby te związane z zieloną energią. To pewnie będzie oznaczało regulowanie tego transportu na poziomie paneuropejskim. To oznacza też zbliżenie Ukrainy i Niemiec. I tu jest naprawdę bardzo wiele niezwykle istotnych kwestii, które będą miały no, rewolucyjne znaczenie dla polskiego biznesu. No a my bawimy się w jakieś tam sikawki, gaśnice i tak dalej. Ja jako no, niezłomny orędownik niepodległości umysłowej Polski, tak to nazywam, dlatego też dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj możemy porozmawiać o polityce międzynarodowej. No uważam, że raczej nas to cofa w tym dziele jakby osiągnięcia tej niepodległości umysłowej w Polsce i takiego poznańskiego myślenia, co my możemy z czegoś mieć albo co my możemy z czegoś nie mieć. Jakieś zabawy właśnie z sikawkami, czy jakieś akty symboliczne, czy ataki na symbole religijne, chociaż tutaj jedni uważają, że to była obrona świeckości państwa, drudzy uważają, że to była cała dysputa teologiczna, że to nie był symbol religijny. To w ogóle odwraca uwagę od przynajmniej tych kilku bardzo ważnych kwestii, o których tutaj wspomnieliśmy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że Grzegorz Braun jako polityk zwyciężył, jest tu zwycięzcą, bo zrobił to, co w demokracji, czy w tej takiej postpolitycznej, czy niektórzy już mówią, że to już jest idiokracja, że osiągnął niesamowity wynik, ogromną rozpoznawalność, bo wszyscy o tym dyskutują i my o tym dyskutujemy. Spolaryzował jakby całą scenę polityczną, czyli kazał się opowiedzieć jednym zwolennikom gaśnicy i ich przeciwników. No i też myślę, że w samej Konfederacji, to właściwie, jak rozumiem, tam jest jakaś taka próba gdzieś tam wkupienia się w łaski mainstreamu, czy uczynienia tej partii taką bardziej łagodną, czy wyłagodzenia tych kantów, to właściwie on chyba to już zakończył ten proces, bo to już okazuje się, że jest niemożliwe. Przynajmniej z Grzegorzem Braunem, a wszystko wskazuje na to, że on będzie w Konfederacji, tam został zawieszony, potem zostanie odwieszony i sam z Konfederacji też nie zostanie wyrzucony, więc ja sądzę, że on osiągnął wszystkie cele. Natomiast jeżeli tak tutaj rozmawiamy o polityce międzynarodowej i rozmawiamy w takiej sferze meta, to nic nie zostało tutaj osiągnięte, nawet już w kontekście usunięcia tych symboli religijnych żydowskich, bo następnego dnia czy kilka dni później te uroczystości się odbyły z udziałem prezydenta, więc na żadnym poziomie tutaj żaden cel nie został spełniony, a moim zdaniem odwrócił uwagę trochę od tych kwestii, które są rzeczywiście istotne. Ale my w Polsce kochamy skupianie się na jakichś symbolach właśnie, dyskutowanie o tym, i myślę, że gaśnica takim symbolem się stanie. Grzegorz Braun na jakiejkolwiek liście się nie pojawi, jeżeli to będzie lista, która będzie wchodzić do Sejmu, to on wejdzie z miejsca pierwszego, ostatniego, 7, 10 czy 12 z jakimś bardzo wysokim wynikiem, więc on w tej sprawie rzeczywiście jest zwycięzcą, bo takie są reguły demokracji. Natomiast my dzisiaj chyba wyjdziemy na ten poziom meta tej polityki międzynarodowej, jak sądzę, i tutaj ta gaśnica, to myślę, że wszyscy już o tym za chwilę zapomną, a na pewno na tym poziomie międzynarodowym ona nie będzie miała jakiegoś wielkiego znaczenia, nawet sądzę też, że wizerunkowego, bo tu już karty są jakby też rozdane, i Polska ma pozycję taką, jaką ma, i pewnie czy ta gaśnica by była, czy nie, to już tego swojego miejsca gdzieś tam w mapie mentalnej świata zachodu to tak łatwo nie zmieni, chociaż będzie to próbował teraz robić Donald Tusk. Zobaczymy z jakim skutkiem. No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Mamy zmianę rządu, mamy chyba, mogę tak powiedzieć, zmianę wręcz całego frontu zarządzania Polską. Zupełnie, może przesadzam, ale będzie to pewnie wyglądało inaczej. I właśnie pytanie, na ile w sprawach międzynarodowych to będzie coś innego. Nie wiem, czego my się mamy teraz spodziewać, że jednak popłyną te pieniądze z KPO, że teraz gdzieś tam w Berlinie, w Brukseli to w ogóle będą mówić Polska super, czy nie do końca? Też mi się wydaje, że my się za bardzo też tak przejmujemy, co tam o nas pomyślą inni, a kwestia KPO, dla mnie, ja jestem zdziwiony tą dyskusją, która przetacza się w Polsce przez tą przestrzeń publiczną dotyczącą KPO, bo przecież tak na dobrą sprawę to myśmy się wspólnie zadłużyli razem z Unią Europejską, płacimy odsetki od tego długu i to są też przecież nasze pieniądze, tak na dobrą sprawę. Pytanie tutaj jest może nie tyle, co zrobi rząd, tylko co zrobi Unia Europejska, czy ona powie, że te kamienie milowe są niespełniane i nie będzie tych pieniędzy wypłacać przez długi czas, chociaż teraz zdaje się, to jest 5 miliardów, które mamy dostać z tego KPO. To ma o tyle istotne znaczenie, że te pieniądze wpisano w budżet wielu projektów, na przykład, nie wiem, branża kosmiczna, która dzisiaj przeżywa rewolucję, czy różnego rodzaju branże innowacyjne, elektryczne samochody i tak dalej, wszędzie tam są te pieniądze z KPO wpisane. W momencie, w którym te pieniądze nie dochodzą, to te projekty nie mogą ruszyć. Tutaj widzowie mogą krytykować te projekty, mogą mówić, że tam sobie że to rozdają sobie pieniądze znajomi, że to są granty jakieś tam, które skończą się wydrukowaniem książek, które będą rozdawane z bagażników pick-upów, które za te granty zostaną kupione. Ale to wstrzymuje pewien proces. Natomiast czy to jest jakaś rewolucyjna zmiana? W retoryce na pewno tak, bo już jakby ustępujący rząd ogłosił, czy lider ugrupowania, były już naczelnik państwa, jak rozumiem, Jarosław Kaczyński, że Donald Tusk jest agentem niemieckim. I teraz myślę, że chyba w polityce wewnętrznej będziemy mieli ostry spór. Zawsze tak jest w polskiej kulturze politycznej, czy w demokracji z polską charakterystyką, że przez pierwsze miesiące no, odwoływani są nominaci poprzedniej partii, mianowani nowi, no i to się tym ludzie zajmują. No tym się będziemy zajmować pewnie w polskiej polityce przez kilka najbliższych miesięcy. Natomiast ja bym nie tracił z pola widzenia wszystkiego tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo tej federalizacji czy centralizacji dokonać na drodze prawnej jest bardzo trudno, bo ona wymaga jednomyślności, ale zwróćmy uwagę na Węgry, na przykład taki kraj, który dostał 10 miliardów euro i to dostał, zdaje się, z tej polityki spójności za to, że zgodził się nie blokować akcesji Ukrainy. Znaczy tam Wiktor Orban opuścił salę obrad. No, tutaj poszła poszedł taki przekaz, że tam został ograny, że został wypruszony przez kanclerza Scholza, ale niektórzy też mówili, że to było konstruktywne, że to było jakby, sugerują, że to było dogadane. No i skoro tak, no to ja rozumiem, że to było 10 miliardów euro, które Orban dostał, nie blokując jakby, bo miał prawa weta i nie blokując rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą, które nie wiadomo kiedy się zakończą. To jest kwestia też polskiego rolnictwa. I są już nawet wiceministrowie w rządzie, jak Michał Kołodziejczak, którzy mówią, że Ukraina musi przejść przez 20 lat embarga, żeby, jeżeli chce, stać się członkiem Unii Europejskiej. Ale Orban te pieniądze dostał. Przypominam, to jest 10 miliardów euro, czyli więcej niż my na razie dostaliśmy. Jeszcze proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, bo Węgry są dużo mniejszym krajem, a jednocześnie, co ciekawe, Węgrzy wysłali swoich ludzi na Kapitol do Waszyngtonu i tam Węgrzy lobbują za tym, żeby republikańscy kongresmeni nie popierali wspierania Ukrainy i Amerykanie tego wsparcia Ukrainie nie udzielili i Węgrzy są już w Waszyngtonie i namawiają właśnie, żeby tego wsparcia nie udzielać. No właśnie, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ta cała rozgrywka. To, że rozmowy z Ukrainą się ostatecznie rozpoczęły, to one mogą bardzo, bardzo długo trwać i nie muszą się wcale zakończyć finalnie wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, która tak naprawdę walczy o to chyba już od 2 dekad, bo były i Majdany, i Euromajdany, i różne tam niepokoje społeczne na Ukrainie. Jak rozumiem, to były, nie wiem, ambicje czy marzenia społeczeństwa ukraińskiego, żeby się do tej Europy dostać, co ostatecznie się skończyło też i 2 konfliktami wojennymi w 2014 roku po Euromajdanie i teraz. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No ja mam wrażenie, że to będzie się toczyć na poziomie europejskim i na tym poziomie mocarstw, a my w Polsce możemy się przygotowywać do świąt, trochę wyluzować, nie ma co też straszyć, no czekajmy na te rozstrzygnięcia. Na pewno wizerunkowo no to będzie dużo lepiej, bo tam Donald Tusk będzie chwalony, już widzę w niemieckiej prasie, że jest chwalony jako taki odpowiedzialny, ale trudny, zdyscyplinowany, ale trudny, odpowiedzialny, zawsze dobrze przygotowany partner. Takie pojawiają się informacje. Z drugiej strony Dmytro Kuleba, szef ukraińskiej dyplomacji, udzielił wywiadu Bildowi, to jest taki trochę tabloid niemiecki, no ale w którym bardzo chwali Olafa Scholza, mówi, że Ukraina jest bardzo wdzięczna za ten świąteczny prezent, jakim jest odpowiedzialne przywództwo Niemiec w Europie i rozpoczęcie tych negocjacji akcesyjnych. No bardzo wiele się jeszcze może zmienić przez najbliższe lata. No i zobaczymy przede wszystkim, co to będzie oznaczało dla naszych przedsiębiorców, bo te gry tutaj, jakieś walki elit wewnętrzne, odwoływanie się tam z telewizji i powoływanie nowych ludzi ze spółek Skarbu Państwa, to jest jedno, a to dynamicznie zmieniające się otoczenie międzynarodowe i reforma samej Unii. No to są... To wejdę panu w słowo. To, że się zmieniają różni ludzie w różnych miejscach, to my to wszyscy dobrze znamy. Jedni odchodzą, biorą potężne odprawy, inni przychodzą, za 4 czy 8 lat znowu się zmienią. Tak. Jakiś, no mały tak naprawdę, ale jednak zauważalny procent społeczeństwa w ten sposób żyje i utrzymuje swoje rodziny. Niech sobie żyją. My jednak funkcjonujemy na wolnym rynku, na tym się skupmy, więc o co innego będę pytał. Mówi pan tutaj, i to chyba 2 czy 3 razy padło, centralizacja czy federalizacja Unii Europejskiej. Na ile to jest poważny projekt? Coś takiego. Kiedy to ma się dziać i jak ma to wyglądać? No tu są 2 szkoły. Ja myślę, że będę w mniejszości, przynajmniej jeżeli chodzi o widzów Nam Zależy, że raczej w Polsce się to bagatelizuje i wyśmiewa. No i mówi się, że to jest tak absurdalne, że to nigdy nie dojdzie do skutku i że to nas nie dotyczy. Ja mam wrażenie, że to ugruntowuje taki podział w Polsce na sferę tą publiczną i prywatną, które właśnie są całkowicie niezależne. I jeżeli ludzie prowadzą jakiś biznes w Polsce, to jest ostatnia rzecz, jaką chcą, to w ogóle dyskusje o geopolityce, czy dyskusje w ogóle o polityce międzynarodowej. No ale ja akurat jestem reprezentantem tej mniejszościowej szkoły, która uważa, że biznes współcześnie w coraz większym stopniu dotyczy regulacji, że są po prostu państwa, które stoją za wielkimi korporacjami międzynarodowymi, czy niektórzy nawet twierdzą, że te państwa są narzędziami tych korporacji i one po prostu prowadzą do takich regulacji, że wszyscy też wyśmiewali transformację energetyczną, mówiąc o tym, że to nie będzie miało żadnego skutku, a dzisiaj wszyscy też, już nie wszyscy, no ale większość ludzi na przykład, w branży transportowej to już jest regułą, staje się, że ten ślad węglowy trzeba raportować, ile co emituje i tak dalej, i tak dalej. No i jest masa takich rzeczy, no więc to, czy nam się wydaje, że coś jest absurdalne, czy nie jest absurdalne, to nie ma nic wspólnego z tym, czy to będzie skuteczne, czy skutecznie, czy nieskutecznie wprowadzone. A jeżeli będzie skutecznie wprowadzone, to wtedy no, każdy z nas, kto prowadzi biznes, przecież ja też prowadzę biznes, robi sobie na koniec wyliczenie, czy wystawia faktury, podlicza koszty i to będzie wpływać, to będzie jakimś kosztem, na który polscy przedsiębiorcy nie będą mieli żadnego wpływu, bo nie są w kontakcie, mam wrażenie, z rządem i nie ma w ogóle w Polsce kontaktu między sferą publiczną a prywatną. I w związku z tym, tak jak Pan to zasugerował w pytaniu, no ta sfera publiczna jest czymś zupełnie abstrakcyjnym, do czego biznes taki prywatny, no, albo się z tego śmieje, albo nie chce z tym mieć nic wspólnego, ale potem przeprowadzane są pewne regulacje na poziomie europejskim czy międzynarodowym, które dotyczą polskich przewoźników, które dotyczą polskich rolników, które dotyczą i będą dotyczyć polskich przedsiębiorców. No i wtedy myślę, że no już trochę sytuacja jakby zaczyna wyglądać inaczej. Inaczej spoglądamy na politykę międzynarodową, no ale na razie w Polsce ona jest troszkę rzeczywiście taką sferą, która mam wrażenie jest sferą trochę rozrywkową, że to jest jakiś ciekawy content na YouTubie, żeby troszkę się postraszyć, czy tam Putin zrobił postęp, czy przesunął się o 10 km, czy zdobył Awdijivkę, Bachmut, jakie straty. To ja mam wrażenie, że to zajmuje Polaków, ale pamiętajmy, że toczy się niezwykle ostra, brutalna rywalizacja na poziomie regulacji, które potem no, będą się odbijać w naszych Excelach, będą się odbijać w naszych budżetach, w tym jak performują nasze firmy, jaki mają na koniec wynik finansowy. To ja może wrócę do sedna pytania, tylko, tak, jeszcze centralizacja. No właśnie na przykład podatki, tak? Bo tam mówi się o tym, że co jest najważniejszego w tej federalizacji, że to będzie zniesiony obowiązek głosowania, że zostanie zniesione prawo weta, że będzie obowiązek że będzie głosowanie większościowe. I za tym są no, dominujące kraje Europy Zachodniej, jak Niemcy czy Francja, no, które liczą na to, że Europa może pozostać jednym z głównych graczy geopolitycznych współczesnego świata. To już jest zupełnie inne spojrzenie niż te polskie. My widzimy świat dwubiegunowy, z jednej strony Chiny, Rosja, no powiedzmy, że Indie jakoś tam balansujące, ale z drugiej strony ten zjednoczony obóz Zachodu, a liczący się gracze chcą, żeby Europa była niezależnym jakby podmiotem. To się nazywa strategiczna autonomia i to jest ta kwestia geopolityczna, ale w kwestii biznesowej na przykład to oznacza podatki. To oznacza, że będzie ujednolicenie podatków, czyli regulacji i my będziemy przyjmowali regulacje krajów, które są już dużo bogatsze od nas i ten system podatkowy zostanie ujednolicony i być może nie będziemy mieli już takich przewag. No niektórzy mówią, że Polska już też nie jest tanim krajem i nie powinna jakby no, zyskiwać na tańszej sile roboczej i tak dalej, no ale jednak polityka podatkowa jest dość istotna i teraz nie będziemy mogli, myślę, że tu jest wielu zwolenników niskich podatków, nie będziemy mogli wprowadzić niższych podatków niż Unia Europejska i te wszystkie dyskusje o wolności gospodarczej staną się czysto teoretyczne. Chociażby w tym jednym punktem Panu odpowiem, to wolny rynek i wolność gospodarcza stanie się czysto teoretyczna, jeżeli będzie to zapadało na poziomie unijnym i będzie tak zwana harmonizacja podatkowa, a to przewiduje m.in. ta centralizacja, a argumentem jest takim, że Europa musi stać się, zresztą taka jest tendencja we współczesnym świecie, że to jest kilka mocarstw, które się integrują, które się stają się takie bardziej zintegrowane, zwarte, powiedziałbym, w obliczu tych geopolitycznych niepokojów, no szczególnie Chiny, też to widzimy bardzo, tak, Chiny i ta rywalizacja z Chinami, chociaż Niemcy i Francuzi mówią także ze Stanami Zjednoczonymi, no i to będzie wymagało wprowadzenia takich zmian jest wiele, więc to już nie jest ta Unia Europejska, do której przystępowaliśmy. Jeżeli chodzi o te podatki, to rzeczywiście jest ciekawe, my często w Polsce narzekamy, że podatki mamy wysokie, co chyba jest na swój sposób prawdą, jeżeli porównamy to do gospodarek z niższymi podatkami, które jestem bez trudu w stanie wskazać, ale takich akurat w Europie jest dosyć mało, bo my, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jesteśmy tak powiedzmy po środku, może nawet mamy trochę niższe niż średnio, te podatki. No są na przykład takie państwa jak Irlandia. Niedawno na moim drugim kanale opublikowałem reportaż na temat gospodarki Irlandii, polecam, zapraszam, no, która wręcz nazywana jest rajem podatkowym i takim państwem, które kiwa wszystkie inne gospodarki Unii Europejskiej. To się też być może będzie musiało skończyć. To się być może będzie musiało skończyć, no i bardzo jestem ciekaw, kiedy i czy rzeczywiście do tego dojdzie i właśnie to jest to moje podstawowe pytanie. Kiedy? To jest kwestia pół roku, to jest kwestia 5 lat, 10 lat, bo coraz częściej słyszymy te słowa centralizacja, federalizacja, ale kiedy? A może nigdy, no może to się nie uda. No, w Polsce wszyscy twierdzą, że to jest tak absurdalne, że nie może się udać. Z punktu widzenia prawnego zdaje się to w ogóle nie jest takie proste, bo wszystkie państwa musiałyby za tym zagłosować. Ja sądzę, że Polska być może by na tym zagłosowała, żeby oddać swoje kompetencje na poziom unijny, ale Węgry na przykład już nie. No dopóki będzie Orban na Węgrzech, no to moim zdaniem będzie to bardzo trudno przeprowadzić. Nie wiem, za jaką kwotę Orban by się zgodził, no chyba by się nie zgodził. Chyba nie ma takiej kwoty, za którą Orban by sprzedał zgodę na to posunięcie. Więc na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy to się może zdarzyć, czy się zdarzy. Natomiast no, presja na to jest ogromna i musimy się przygotowywać na to. Uważam, że trzeba taki wariant rozważać. Przy czym ja jednak chciałbym trochę trysnąć optymizmem przed świętami, bo uważam, że Polska jest takim krajem, który rzeczywiście, tak jak Pan w poprzednim pytaniu zasugerował, no, potrafi sobie urządzić życie gdzieś tam obok tych regulacji, się w ogóle nimi nie przyjmuje. Polska nie umie w regulacji, nie umie lobbować, organizować się jakby, żeby gdzieś tam zmieniać jakieś miejsce po przecinku i walczyć o interesy swoich ludzi. Raczej woli mieć narzucone te reguły i obchodzić, gdzieś tam znajdować kreatywnie jakąś formę funkcjonowania. Pewnie tak to będzie wyglądać w XXI wieku. Ja na przykład widzę polityka migracyjna, to jeżeli spojrzymy na taką mapę Europy, to polecam Państwu, żeby to sobie wygooglować, to Polacy, na przykład Polska doskonale sobie radzi z polityką migracyjną, mimo że nie ma żadnej strategii. Nikt nie musiał jej napisać. Jeżeli spojrzymy na mapę Europy Środkowej, to wszędzie się wyludnia. Po prostu ludzie wyjechali masowo i nikt nie przyjechał na ich miejsce. Natomiast Polska jest cały czas takim krajem, który osiąga idealny balans. I czy widzimy jakieś, na razie jeszcze nie ma żadnych, nie wiem, problemów, bo ci ludzie pracują, nie pobierają socjalu. Ja nie wiem, no, nie mając strategii imigracyjnej wygląda na to, że mamy na razie najmniej taki drażliwy, powodujący najmniej społecznych konsekwencji system migracyjny, w którym ludzie przyjeżdżają rzeczywiście do pracy. Nawet z Azji Południowej, nawet byśmy w stanie przyjąć 1 czy 2 miliony Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi i na razie nie ma tego jakichś wielkich skutków, to wszyscy się łapią za głowę. Jak to jest możliwe, jak Wy jesteście w stanie to osiągnąć, niczego nie planując, nie pisząc żadnych strategii. To ludzie tego nie są w stanie w protestanckiej, zachodnioeuropejskiej Europie zrozumieć i ja myślę, że troszkę to tak będzie i z tymi reformami unijnymi, że my w ogóle na to specjalnie nie zwracamy uwagi, bo my wiemy, że my i tak będziemy zajmować się czymś innym, jakimś tam organizowaniem się gdzieś tam pomiędzy tymi przepisami, z wynajdywaniem jakichś luk i tak dalej. No tak to pewnie będzie w XXI wieku, jeśli chodzi o historię Polski. Kolejny istotny wątek związany z Unią Europejską, a mianowicie Ukraina w Unii. I to jest o tyle ciekawe, i tutaj zaznaczę, że chodzi mi głównie o gospodarkę, że z jednej strony, no wiadomo, im większy rynek, tym lepiej. Jeżeli się rozszerzamy, to potencjalnie są to większe możliwości. Natomiast z drugiej strony niektórzy alarmują, że tam są monopole, że tam jest oligarchia, że tam jest korupcja. No i właśnie rolnictwo i transport. Czyli niejako niektórzy teraz się chyba trochę boją tego, co sami wykorzystywali, bo to my kiedyś konkurowaliśmy niskimi kosztami pracy, a teraz nagle miałby się pojawić inny duży kraj, który miałby te koszty pracy jeszcze niższe. No, zapomniał Pan jeszcze o prześladowaniu mniejszości węgierskiej. To byłyby wszystkie 4 powody, które wymienił Wiktor Orban. Czyli korupcja, oligarchizacja, wojna i wielkie konglomeraty rolno-spożywcze, które byłyby zagrożeniem dla węgierskiego przemysłu, plus złe traktowanie mniejszości węgierskiej. To on wymienił te 4 powody, dla których mówi, że nie dla Ukrainy. No ale jakoś tam się ułożył z Unią Europejską, dostał 10 miliardów euro, więc opuścił salę. W Polsce uznaliśmy, że został ograny i okej. Znaczy tak, no... To w ogóle trudno, moim zdaniem, ja się dziwię tej dyskusji w Polsce, bo po prostu na razie tam trwa wojna. Ta wojna musi się skończyć. I pytanie jest, na jakich warunkach ta wojna się skończy, czy to będzie rozejm tylko, czy to będzie, teraz znowu są spekulacje, czy kolejny konflikt z Federacją Rosyjską to nas czeka za 3 lata, za 5 lat, czy za 8 lat, że Federacja Rosyjska jednak jakieś tam wnioski wyciągnęła z tych działań wojennych, że zreorganizowała swoją gospodarkę, nastawiła ją na gospodarkę wojenną, swój przemysł obronny, skorygowała. I to jest kwestia podstawowa, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jaka będzie tam rzeczywistość? No, w ogóle w jakim kształcie terytorialnym te państwo też się wyłoni z tej wojny. I tu wtedy dopiero tak na dobrą sprawę, to myślę, że będziemy mogli przystąpić do tych negocjowania tych warunków, czy to będzie 20-letnie embargo na ukraińskie produkty spożywcze, jak tego by chciał wiceminister rolnictwa RP Michał Kołodziejczak. Jak to w ogóle ma wyglądać, a że to nie będzie łatwe, to pokazuje kryzys na granicy i ci ludzie, którzy tam protestują, polscy przewoźnicy, że to nie jest takie jednak, no, że to się samo jednak tak do końca nie ułoży, jakbyśmy chcieli w Polsce, gdzie jesteśmy zwolennikami toistycznej zasady niedziałania i uważamy, że tam regulacje to sobie pójdą w swoją stronę, a my i tak się urządzimy. No, jednak kryzysy z Ukrainą pokazują, że nie do końca, te kryzysy spożywcze i też ten rynek transportowy. Takich kwestii będzie dużo więcej. Ale gdybym miał znowu trysnąć optymizmem, że będziemy żyli w jakimś idealnym świecie, no to wyobrażam sobie to tak, że wojny nie ma, Rosja przestaje się interesować Ukrainą albo zadowala się tymi 20% terytoriów, które zagarnęła w tej wojnie i też w poprzedniej, bo w poprzedniej zagarnęli też i Krym. A Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, my mamy tam, nie bierzemy udziału w tej odbudowie, jest jakiś rynek. To by było dobre dla Polski, no bo jest i podobny język, i podobna kultura i łatwiej byśmy się tam pewnie odnajdywali niż na przykład, nie wiem, Holendrzy czy ludzie z zachodniej Europy. Nie wiem, pewnie wtedy nam zależy, nagrywałaby jakieś filmy, jakieś poradniki, jak kupić nieruchomości gdzieś tam na Ukrainie, inwestować we Lwowie i tak dalej, bo byłby wspólny rynek i wszystkie dobrodziejstwa, które się z tym wiążą. Ale tak jak mówię, znowu geopolityka i na razie to jest jeszcze do tego bardzo daleko. No ale pan sobie wyobraża, że na przykład Polska w 2004 roku wchodzi do Unii Europejskiej i słyszymy, że no okej, ale tutaj jeszcze trochę korupcji macie w tym kraju, nie wszystko działa tak jak powinno, no to embargo na produkty rolne na 20 lat. To ono by, no właśnie teraz w 2024 roku się kończyło. No, byśmy wiele tam rzeczy chyba na wiele ustępstw musieli pójść, jak wstępowaliśmy do Unii, ale to tak jak... No niespecjalnie sobie to wyobrażam jakoś, no bo przede wszystkim wtedy też był inny czas, tak? To był czas końca historii, wydawało się, że już nie będzie żadnych napięć. Myśmy, przynajmniej myślę, w Polsce dominowało takie przeświadczenie. Poza tym myśmy byli tak wtedy entuzjastycznie do tego nastawieni, że mam wrażenie, że być może byśmy się zgodzili na wiele więcej. No ale Ukraina dzisiaj rzeczywiście jest w zupełnie innym otoczeniu międzynarodowym, zarówno globalnym, jak i jest po prostu w stanie wojny z Rosją, tak? Która cały czas jakby na nią naciska. To jest patowa sytuacja na froncie, ale Ukraina, zaczyna być też efekt zmęczenia Ukrainą. W Stanach Zjednoczonych, które nie przegłosowały tego pakietu pomocy dla nich, tak samo Brytyjczycy też na razie nie mają planów pomocy dla Ukrainy na przyszły rok, bo czekają na Amerykanów. I jakby to rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą to moim zdaniem niczego nie przesądza, bo one mogą się ciągnąć w nieskończoność. Pan mówi o 20-letnim embargu, ale równie dobrze to może być 20-letnie negocjowanie z Ukrainą, które za 20 lat będziemy cały czas w tym samym miejscu. Także tu się wszystko decyduje jednak na tej szachownicy geopolitycznej. To na sam koniec mam dla pana bardzo trudne zadanie, bo o tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej to się że będę musiał rozwiązać jakąś krzyżówkę z tej literatury dla młodzieży, którą nie ma tam akurat krzyżówek. Nie ma tam akurat krzyżówek. O tej wojnie na Ukrainie mówi się przez ostatnie już prawie 2 lata godzinami na polskim YouTubie. Myślę, że niektórzy tym tematem są już po prostu zmęczeni. Wiele osób przestało to wszystko śledzić. Czyli znowu zmęczenie Ukrainą. Więc ja mam dla pana takie trudne zadanie. Proszę nam tak w dwie, trzy, no maksymalnie 4 minuty powiedzieć, co tam się teraz dzieje, czy to prawda, że Rosja wygrywa, Ukraina przegrywa? Nie, to ja myślę, że mogę powiedzieć 20 sekund nawet. No jest patowa sytuacja na froncie, a poza frontem dzieją się, no moim zdaniem, jeszcze istotniejsze rzeczy, bo Ukraina próbuje sobie zorganizować poparcie, którego na razie no nie uzyskuje w Stanach Zjednoczonych. Tam zdaje się teraz przyznano $300 milionów, ale to jest znacznie mniej niż ten pakiet pomocowy, który stara się, o którym lobuje w kongresie Joe Biden, ponad $60 miliardów. I no, będzie to ciężka sytuacja dla Ukrainy. A Ukrainie przeszkadzają Węgry zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i na Kapitolu w Waszyngtonie, gdzie wysłali swoich ludzi, żeby zablokować to wsparcie dla Ukrainy i mówią o jakimś transatlantyckim sojuszu. A tu napiera Donald Trump. No, on się pewnie może podobać wielu widzom kanału Nam Zależy i Donald Trump napiera. Donald Trump być może idzie po zwycięstwo. Już wygrywa w 5 z 6 tych swing states, tych stanach wahających się. Prowadzi w sondażach 47 do 43%. To może ma mniejsze znaczenie, bo tam decydują te głosy elektorskie w poszczególnych stanach, ale w 5 z 6 tych kluczowych prowadzi. A on mówi o tym, że jest biznesmenem i że w 24 godziny załatwi sprawę Ukrainy. No prawdopodobnie w ten sposób, że się w 24 godziny dogada z Putinem, spojrzy w Excel, tam zobaczy, co mu się opłaca, co nie. Tutaj straty, tutaj zyski, tu korzyści i powie, dobra, no to odpuszczamy. I sytuacja Ukrainy w tym sensie nie jest, nie jest dobra, bo też myślę, że Stany Zjednoczone mają bardzo ograniczone ruchy w trakcie tej kampanii wyborczej, która już się rozpoczęła i to będą najważniejsze wybory dla Polski po 4 czerwca 1989 roku, chociaż to nie my będziemy decydować, a hydraulik, Joe i Amerykanie generalnie. A jest rewolucja klasy średniej, ta klasa średnia amerykańska nie chce finansować, być może, nie wiem, no, duża część z nich uważa, że nie chce finansować, że im się to nie opłaca. Po prostu, nie wiem, no, amerykańskie zaangażowanie międzynarodowe, a jest jeszcze wiele problemów, które dzisiaj mogliśmy powiedzieć, chociażby strefa gazy, Izrael i wszystko to, co się tam dzieje. I Amerykanie mają naprawdę wiele problemów teraz i wiele kłopotów, a w czasie tej kampanii uważam, że nie będą w stanie się tym do końca zajmować. No i sytuacja przez to Ukrainy jest trudna, bo jeżeli tego wsparcia nie będzie otrzymywać, no to Rosjanie będą powoli, ja nie mówię, że wygrywają teraz i nie mówię, że wygrają, ale będą no, w dużo lepszej sytuacji, będą powoli jakby przechylać szale zwycięstwa na swoją korzyść, a jeszcze do tego mogą czekać do czasu właśnie wyboru Trumpa i uznając, że on będzie lepszym partnerem do rozmów, tak, że on będzie właśnie chciał to załatwić 24 godziny za lepszą cenę, bardzo transakcyjnie, bardzo probiznesowo, bardzo pragmatycznie, bez tych wszystkich opowieści tam walki autokracji z demokracją i tak dalej, bez tej polityki wartości, którą promował Biden. Więc sytuacja Ukrainy, powiedziałbym, że jednak jest ciężka. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie i tu nie ma co ściemniać. Jest ciężka sytuacja Ukrainy, no ale zobaczymy. To nie było 20 sekund. 20 sekund mogłem skończyć, ale skoro dał mnie pan 3-4 minuty, postanowiłem to wykorzystać. Mam nadzieję, że z sensem, że był to dobrze wykorzystany czas. Jak najbardziej. To tyle na dzisiaj. Przypominam o aktywności pod tym filmem. Przypominam o naszym sklepie z najlepszymi ekonomicznymi i biznesowymi książkami dla najmłodszych. Wszystkie linki w opisie tego filmu. A ja zachęcam jeszcze do wizyt na Cyfrowej Siczy, jak nazywam swój kanał na YouTubie również. Tam zdaje się jest nazwa Radek Pyffel, tak? Tak, Radosław Pyffel, tak. Radosław jest? Tak, Radosław chyba tak to jest na YouTubie, tak. Polecam. No i przy okazji polecam zainteresowanie się Indo-Pacyfikiem i Azją, nawet wyjazdy do Chin, jeden taki będę w przyszłym roku też organizował, ale to już może kiedy indziej o tym porozmawiamy, a teraz to chyba już tylko wesołych świąt możemy życzyć naszym widzom. Dziękuję za rozmowę, wesołych świąt. Wesołych świąt. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.